jesteśmy w miasteczku Zdrawia. Po raz kolejny odbywa się w Płocku. Czego doświadczyć mogą tutaj odwiedzający to miejsce? Tak, to prawda, to już czwarta edycja tego bardzo fajnego wydarzenia. Jest to wydarzenie, które ma na celu wspomóc wszystkich mieszkańców Płocka i okolicy w zachowaniu ich zdrowia. To jest bardzo ważny element dla PKN Orlen, to jest bardzo ważny element nie tylko ze względu na to, że w znacznej większości to są nasi pracownicy, ale to jest wydarzenie, które jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Płocka i szczególnie ważne dla nas jest, by właśnie Płock i okolica jako nasi dobrzy sąsiedzi, albo my jako dobrzy sąsiedzi, właśnie ludzi, którzy mieszkają na tym terenie, żeby oni byli dobrze zadbani, jeżeli chodzi o ten najważniejszy aspekt w życiu, czyli zdrowie. Na dzisiejszym wydarzeniu mamy szereg różnego rodzaju atrakcji. To nie są tylko atrakcje medyczne, to nie są tylko atrakcje, które ograniczają się do badań profilaktycznych czy do poradnictwa, które ma na celu zdiagnozowanie stanu zdrowia osób odwiedzających, ale to są też wydarzenia towarzyszące. Mamy naszą zakładową straż pożarną, mamy tutaj naszych kochanych wolontariuszy z Fundacji Orlen, którzy również w sposób bardzo fajny są w stanie zaopiekować się dziećmi tych wszystkich osób, które pragną swoje zdrowie przebadać. Tak więc rodzice mogą zrobić coś pożytecznego dla siebie, zbadać swoje zdrowie, a w tym czasie ich pociechy są dobrze zaopiekowane przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Orlen. Jeżeli chodzi o to, co tu szczegółowo oferujemy, to przede wszystkim badania, które wynikają z naszej współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii oraz z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, więc te dwa obszary to są szczególnie obszary, które w dniu dzisiejszym są dosyć mocno merytorycznie zabezpieczone. Natomiast oprócz tego również realizujemy działania wspomagające w takich aspektach jak na przykład pomoc w zrzucaniu palenia, co dla zdrowia jest bardzo ważnym elementem. Ci, którzy z tym mają problem, mogą dzisiaj posłuchać o tym, jak zrobić pierwszy krok ku temu, żeby z tego nałogu się skutecznie wydostać. Tak więc zakres działań dosyć szeroki. Mam nadzieję, że każdy, kto tutaj przyjdzie, znajdzie coś dla siebie użytecznego, jeżeli chodzi o te elementy ochrony zdrowia i to, co faktycznie danej osobie do zachowania tego zdrowia jest potrzebne. Wydaje się, że profilaktyka to jest coś, na co Polacy, generalnie ludzie powinni stawiać. Jakie ma Pan zdanie na ten temat? Tak, oczywiście profilaktyka zdrowotna to jest ten najbardziej istotny element, który pozwoli każdemu z nas uchronić się przed tym, co najgorsze. Lepiej zrobić coś wcześniej, sprawdzić coś wcześniej, niż później zastanawiać się, co zrobić w sytuacji, gdy będzie już troszkę na to za późno. Tak więc dzisiejsze również starania, które przez Orlen zostały zrealizowane, są nakierowane na to, żeby właśnie zabezpieczyć ten obszar profilaktyki. Dzisiejsze, żeby pokazać, jak ta profilaktyka jest ważna, żeby pokazać też, w jaki sposób później można postępować poza badaniami profilaktycznymi, jeżeli problem zostanie niestety wykryty na kogoś. Również w tym zakresie Orlen prowadzi współpracę z Centrum Medica tu w Płocku, więc to nie jest tak, że ograniczamy się do jednorazowego, corocznego wydarzenia, ale staramy się pomagać periodycznie. Co dwa tygodnie każdy ma możliwość zgłosić się do przychodni Medica i tam umówić się na spotkanie ze specjalistą i później, jeżeli coś się złego stanie w ramach programu Nawigator, zabezpieczać swoje zdrowie może również z naszymi specjalistami właśnie z tych wymienionych uprzednio przeze mnie instytutów. Jak Pan wspomniał, jest to już kolejna edycja Miasteczka Zdrowia. Czy możemy spodziewać się, że będą też i kolejne edycje? Tak, oczywiście. Jest to czwarta edycja. Na tą chwilę zaplanowana jest kolejna, czyli piąta edycja. Zabezpieczony mamy na to budżet. Łącznie ten budżet, który mieliśmy na te działania zabezpieczony, w tej perspektywie to 10 milionów złotych. Do dnia dzisiejszego wykonanych zostało 12 tysięcy różnych badań w ramach tej inicjatywy. Tak więc widzimy, że to jest inicjatywa potrzebna, jest to inicjatywa konieczna, jest to inicjatywa, która się spotyka z bardzo szerokim i pozytywnym odbiorem mieszkańców Płocka i okolic, tak więc my jako firma odpowiedzialna społecznie takie inicjatywy na pewno będziemy wspierać i będziemy kontynuować również w przyszłych perspektywach budżetowych. Z jakiego powodu inicjatywy takie jak dzisiejsza są ważne dla lokalnej społeczności?
Wydaje mi się i tak naprawdę myślę, że w tym poglądzie nie jestem osamotniony, że profilaktyka stanowi trzon w najbliższych latach systemu ochrony zdrowia. Wynika to z wielu aspektów, nie tylko z aspektu zdrowotnego, ale również ekonomicznego. W szczególności aspekt zdrowotny tutaj opiera się na wyłapywaniu, mówiąc kolokwialnie, nawet potencjalnych drobnych symptomów problematycznie zdrowotnych i diagnostyce ich w tym kierunku, aby jeśli rzeczywiście jest to coś potencjalnie groźnego, nie miało możliwości rozwinięcia się w przyszłości. Dlatego, że część z chorób niestety ma przebieg taki, bym powiedział, wykładniczy. To znaczy, im później będziemy w stanie go zdiagnozować, tym mniejsza jest szansa na skuteczną terapię, skuteczne wyleczenie i tak naprawdę powrót pacjenta do pełnej sprawności bez późniejszych komplikacji i powikłań. Z tego powodu wydaje mi się i tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby wszyscy tak myśleli, że profilaktyka to jest coś, co jest nieodłącznym elementem naszego życia zdrowotnego. To znaczy, to jest stan permanentny, który powinien nam towarzyszyć przy tak naprawdę każdym naszym działaniu zdrowotnym. Idąc do lekarza, jakiegokolwiek, powinniśmy jednak myśleć w tym kierunku, aby diagnozować swój stan zdrowia w każdym możliwym aspekcie. Czyli jeśli mamy jakikolwiek symptom, który nam dokucza, mówiąc kolokwialnie, czy też w pewien sposób organizm daje nam sygnał, że coś jest nie tak, to już od tego momentu powinniśmy zacząć proces profilaktyki zdrowotnej, pojawienia się u specjalisty i bardzo cieszy mnie to, że dzisiaj możemy, bo ja również będę zamierzał skorzystać z dzisiejszych okazji konsultacji z lekarzami, ale również w szczególności mieszkańcy Płocka, powiatu płockiego oraz powiatów ościennych będą mogli skorzystać z tego typu badań, tego typu diagnoz, tego typu konsultacji ze specjalistami z czterech instytutów, które podlegają akurat w tym przypadku ministrowi zdrowia. Mamy tutaj w szczególności reprezentantów chorób tak naprawdę cywilizacyjnych, to znaczy onkologii, kardiologii oraz pulmonologii. Pulmonologia, kardiologia i onkologia to są również bardzo istotne obszary zdrowotne, biorąc pod uwagę okres postpandemiczny. To znaczy duża część powikłań pokovidowych dotyczyła w szczególności chorób płucnych. Również aspekt długu zdrowotnego, który w pewien sposób nam w ostatnich miesiącach narósł, można uznać za taki problem, który profilaktyka powinna zacząć rozwiązywać. Dlatego bardzo mnie cieszy, że dzisiejsze wydarzenie, które przyczynia się nie tylko do promocji zdrowia, ale również do zwiększenia świadomości mieszkańców Płocka i okolic w zakresie ich stanu zdrowotnego, ma dzisiejszy wymiar w postaci tak fajnego i szumnego wydarzenia. Mówił Pan troszkę wcześniej o różnicach ekonomicznych pomiędzy profilaktyką a leczeniem chorób. Z czego to wynika, na czym polega? To prawda. Rzeczywiście choroby mają nie tylko wymiar zdrowotny, ale również mają wymiar ekonomiczny. To znaczy to, co powiedziałem przed momentem, czyli przebieg w tempie wykładniczym pociąga również za sobą aspekt pogłębionej diagnostyki, bardziej kosztochłonnych terapii leczenia. Więc diagnostyka, która jest na samym początku procesu, i pozwala wykryć chorobę tak naprawdę na tym stadium początkowym, w dużej części finalnie może zakończyć się konsultacją u lekarza, drobnym zabiegiem, leczeniem farmakologicznym. I są to oczywiście koszty zdecydowanie mniejsze, kilkudziesięciokrotnie nawet mniejsze w niektórych skrajnych przypadkach, niż sytuacja, w której pojawia się pacjent zdiagnozowany już na późnym stadium swojej choroby, swojego schorzenia, gdzie te terapie są zdecydowanie bardziej kosztochłonne, wymagają specjalistycznej terapii, specyficznego i kosztochłonnego sprzętu, który oczywiście pociąga za sobą ogrom wydatków. Więc mamy tutaj dwa wymiary. Mamy wymiar zdrowotny pacjenta i mamy wymiar ekonomiczny systemu. Oba te wymiary tak naprawdę są ze sobą zbieżne, więc profilaktyka jest remedium na to, żeby złapać je w tym początkowym punkcie.